No witam, witam, cześć moi kochani, witam was w Amazing Frogu, grze, która była kiedyś popularna u mnie i mam nadzieję, że teraz też będzie. Amazing Frog V3, to jest istotne, nowa przygoda, wszystko totalnie od nowa. I jesteśmy naszym fapaczem tutaj, pięknie, ładnie, oczywiście ja nie pamiętam totalnie nic z tego, bo to było tyle lat temu. Co tu się robi, jak się tu robi, jestem ciekawy, czy mapa się zmieniła, czy tu zostało coś zmienione, tak właściwie, więc sprawdźmy to, więc wyjdźmy, o kurde, i to nawet szybko się załadowało, nice, tam był wielki kibel, który trzeba było odblokować, pamiętam, tam jakieś sklepy są, spoko, jest rowerek, na którym możemy sobie jeździć, dobra, jedziemy sobie rowerkiem, jest też jeszcze halloweenowy update, więc może coś halloweenowego będzie, właśnie tak jak ten wózek, ktoś tutaj sobie biega, no widzę, że to miasto... Tak, widzowie, super ważne ogłoszenie. Eneba to nowy rynek z grami, gdzie znajdziecie ponad 25 tysięcy tytułów. Prócz samych gier macie do ładowania do najróżniejszych gier Xboxa, PlayStation, Nintendo, jak i również różne programy. Zdecydowanie, jeśli chcesz zaoszczędzić swoje pieniążki, to Eneba zagwarantuje ci najgorętsze promocje i oferty. A dzięki Trustpilot masz 100% szans, że dostaniesz swoją grę. Również jest niesamowity support, który działa 24 godziny 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie kupujesz tutaj gier tylko na Steamie, możesz na inne platformy również, w sumie to na każdą. Więc link masz w opisie, zajrzyj na super promocję, a my wracamy do filmu. Trochę się zmieniło, ale też nie do końca, wiecie, że jednak są te stare smaczki, które będziemy musieli odkryć tutaj na nowo, ale przejedźmy się tak na szybciora. Tutaj mamy ratusz, żeby te pucharki odstawić i chyba wtedy klucz do miasta się dostawało, jeśli dobrze pamiętam. Tu mamy jakąś skrzynię, te dziwne budynki, tutaj budowa, która nigdy się nie ukończyła. No i chyba się nie ukończy, jeśli miałbym być tak szczery. I tutaj powinniśmy móc wjechać, tam na dół powinny być chyba kanały. No okej. Okay. Wszystko wiemy, więc teraz, co nam zostaje? Zostaje nam zostać superbohaterem tego miasta. No najlepiej byłoby uciec na pewno stąd, ale raczej wątpię, że uda nam się to zrobić. Dzień dobry, czy ja mogę pracę dostać? Nie, nie mogę? Ja bym chciał pracę dostać. Halo? Halo, dajcie mi pracę. Ja bym chciał pracę dostać. Ale nie dostanę chyba, bo jeszcze, no bo to studio nawet nie ma opcji mieć pracę, lol. O, musi być jakaś wskazówka. Jeszcze nie wiem, co za wskazówka, ale możemy tu wejść? Nie, nie możemy tu wejść. No tak, byłoby zbyt łatwo, jakbyśmy mogli gdzieś wejść naszą żabką. Halo, przepraszam, chce pan ej, chodź tu. Halo, chodźcie tu. Jak mu na głowę siadłem. Nelsona, robimy, kurde, ten... Ej, ty masz maseczkę. O, to ja mogę ciebie ujeżdżać? Przepraszam. Halo. Patrzcie, mam klucz. Czy to znaczy, że mogę sobie tak o stąd już pójść, wyjść z miasta, tak? Że sobie kluczem ten? Coś mi tu nie pasuje. Oj, nie. Czy będzie tak łatwo stąd uciec? Jeśli wstaniesz kiedyś, to tak. Nie, no tak, ja nie mogę jechać z tym kluczem, muszę zapierdzielać piechotą. Sprawdźmy więc, czy to się gdzieś tu sadzało. Tutaj. Przepraszam. Czy ja mogę tu coś naprawić? Mogę na pewno to bić, nie? Ale to chyba nie o to chodzi. Dobra, daj off. I co? I... Ojej, tu są kabelki jakieś. A tutaj to totalnie inaczej. Kiedyś to trochę inaczej się tu robił. Czy ja wyrzuciłem klucz? A, wyrzuciłem, nieważne. Nie przejmujmy się tym kluczem. Po co się przejmować takimi rzeczami? Halo? Co się stało? Secret ten. Wow! Mam rozwalić wszystkie dynie w tym. A ile jest tych dyń? Bo tak w sumie... Oj, to tych dyń chyba jest... Tych dyń jest sporo!
Więc ja nie wiem, czy ja jestem... Nie. Na razie jesteśmy nowi w tym mieście, więc no. Jest armata, dobra, tego szukałem właśnie. Dalej armato. Może tu... bo kiedyś chyba nie dało się tu wejść. Witam serdecznie. Mogę wejść wyżej, niżej. A, no i to tyle z naszej wycieczki, rozumiem. A, bo to jest kino. Dobra, to jest kino. Dobra, lecimy do tego, lecimy do armaty. Dalej armato. Jak to płynnie działa. Dobra, to tutaj jest trampolina, wózki. Dobra, wytrampolinujmy się. Bo kurde, no... Gdzie są skiny? Halo, gdzie są skiny? Ja chcę wiedzieć, gdzie są skiny? Dobra, o! Trzeba się podbijać lekko, tak delikatnie. No, dawaj jeszcze. I raz. I myk, dobra, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie to i... No nie, no zepsułem. Dobra, dawaj, odbij się raz. Odbij się dwa, odbij się trzy, dawaj, no, dawaj, jeszcze raz i to będzie ten... Żaba, współpracuj ze mną, błagam. Dobra, czy ja tym mogę gdzieś dole... Nie mogę nigdzie tam... Ej, dolećmy tam, o! Bęc! Raz, bęc, dwa, bęc, jest dobrze i teraz dolatujemy sobie tu, to leć, dawaj, jest dobrze, lecimy do armaty w takim razie. I ja bym chciał, dobra, lećmy w górę, bo najłatwiej będzie mi coś zrobić z tym i lądujemy. Dobrze, tu jest dronik, ty, weźmy drona, halo, weźmy drona. O! I... Dronie, leć! Leć! O, dobra, udało się! On lata! On gada! Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tu punkt widokowy jakiś. Dobra, wiecie, zależy mi na tych skinach, bo tutaj było mnóstwo fajnych skinów i teraz to ja totalnie nigdzie tego nie widzę. Tutaj jest jakaś w ogóle fabryka, której kiedyś nie było też. Więc no, tutaj jest ten śmierdzący superbohater, okej. Okay. A mogę... A weź leć do góry. Leć do góry. No, jest ta mapa, którą zapamiętałem, no. No właśnie, tak ona wyglądała. Czy tu jest... Nie, co jest? Czy teraz to są jako takie skrzynki? Czy teraz kinami są skrzyneczki? Halo? Halo, bo ja bym chciał ten, dobra, nie chcę tego, weź wyrzuć to, no. Wywal mnie to, panie, ja tutaj mam istotne rzeczy do robienia, na przykład odbijać się jak pajac. I ej, tu jest wejście do budynku. Halo, witam serdecznie. Tu było coś zielonego, więc wchodzę jak do siebie, a ja wchodzę do tego, dobra, ja jestem w tym, w siedzibie, tak jest. Co my tutaj... No dawaj. Czerwonka, aha, okej, rozumiem. Kiedyś to jakoś tak fajnie było w tym pokoju, pamiętam, no. Więc... Faps! What the fuck? Co jest? Ja chyba... No tak szczerze mówiąc, powiem wam, że nie wiem, o co tu chodziło i ja sobie stąd pójdę, nie? Jakby... Ja chyba nie chcę tu być. Tak mi się wydaje, że to jednak za dużo dla mnie. To jest dużo dla mnie, nie? Jakby ja totalnie nie ogarniam. Chciałbym coś zrobić, ale nie jestem w stanie. Czy ja mogę po drabinie wejść? To jest coś nowego. Ale patrzcie, jak moje żabie łódka się ruszają. A, piękne. Piękne, podoba mi się. Dobra, ale to i tak nie zmienia faktu. Dobra, wróćmy do kryjówki. Przede wszystkim, wróćmy do kryjówki. No, tu jest bardzo dużo tych dyń. Jak ja miałbym zniszczyć wszystkie? No właśnie, wróćmy do kryjóweczki. Lecimy do zmiany roomu. Witam. No jak to out of order? Wchodzimy tu normalnie.
A no nie, nie mówcie mi, że ten... Nie mówcie mi, że teraz nie ma, jak to się nazywa? A może takie? Nie, dobra, to jest to, co my chcemy. Możemy wziąć maseczkę, o, czemu by nie? O, tak jest, te skarpetki, to jest to, czego potrzebowałem. Ale to już nie ma tych? Nie ma już strojów superbohaterów? Nie, no, są! Są, dobra, są tu wszystkie, są tu wszystkie stroje. Jakby dobra. Już, wiecie, już się martwiłem, tak szczerze, że nie ma. Tu chyba, bodajże jak się szafę otworzyło, było przejście. Secret przejście, ale widzę, że nie, okej, dobra, czyli jednak nie rozumiem. Wychodzimy stąd, opuszczamy to miejsce, bo czemu by nie, spróbujmy coś zrobić jeszcze. Ale ja dynię rozwalam, Benz, rozwalator dyń 2000. Co tutaj jest? O, hello. Help the town get for a big de... Dawaj to! Dawaj, dawaj, dawaj! O nie, tylko że tu chyba się... Jak tu... O, dobra, już wiem, jak tu się strzelało. Myk! I rozwalamy dynię! Dobra, super, niesamowite. Gdzie jest jakaś żaba? Halo? Halo, żabo? Stój, żabo! Stój! Powiedziałem ci! Stój! Bo ja was muszę ubrać w te, w halloweenowe rzeczy! Dobra, chodź tu. Chodź tu i co? Zaliczyło mi jedną osobę! Ty! Muszę was poprzebierać! Okej, ty chodź tu! Chodź tu, żabson! Chodźcie tu! Chodźcie tu! Żaby! No nie, no chodźcie tu, no come on! Gdzie ty jesteś? No ty myślisz, że... No chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, żabo! Kurde! No traf niego! Dobrze, jest! Trafiłem! Tak! Dobra, spadnij już na dół w tym bikini, a nie... A, dobra, ja już zapomniałem, jaka ta gra jest upośledzona. A, i to jest piękne w niej właśnie, to jest piękne. No i tak, oczywiście, potknij się o swoje nogi, bo czemu by nie? Łatwiej byłoby, gdyby był dzień, ale ja nie umiem w dzień w tej grze, więc będzie noc. Będzie noc, bo stój, bo strzelam! Znaczy i tak będę strzelał, ale... Bum, bum! Dobrze, dostałem nowe skarpety! Dobrze, o to chodzi. O, myślałem, że go zabiłem, nie? No dobra, okej. Okay. Dostałem nowe skarpety, rozumiem! Nie rozumiem. Dostałem klasyczną trampolinę i nie wiem, jak mam to rozumieć. A może ja sobie będę mógł dawać trampoliny teraz tamtym programem? Ej, to byłoby ciekawe dosyć. No, to byłoby giga ciekawe. Dobra, ląduj tu. Daj, wstawaj, wstawaj. Tu coś jest, halo? Halo, tu jest to... No tak, no przecież ty nie wejdziesz tutaj, no. Żabo, czemu mi to robisz, żabo? Dobra, jest koronka. Jestem króle. Jestem król. Założysz ją? Halo? A mógł ją założyć? A mógł ją założyć? Przepraszam panie, czy ja mogę panu założyć koronkę na głowę? Poczekaj, no. Ja pamiętam, że wy się o tą koronę zawsze biliście. Dobra, chodź, Nelsona, ci biorę tu. Wołtuj. Pan Games Major, okej, bo to, ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle ten youtuber, który współtworzy tę grę, albo tworzył. O, może tak wziąć w sumie. Dobra, bo tu kiedyś były gabloty i... Widzowie, bo ja nie wiem, w sensie, bo wydaje mi się bardzo okrojone to, ale działa to lepiej niż poprzednia część, powiedzmy, jest to nowsze, ale ja nic tu jeszcze nie zrobiłem i to mnie zaczyna martwić, musicie dać mi znać, osoby, które ogarniają, czy ta część jest lepsza, czy nie, no bo jeżeli nie jest lepsza, no to uciekamy na starą część, wiadomo, ale jeżeli... jest lepsza i napiszecie mi, no to zostajemy, nie? To zostajemy. Najwyżej na haśku skończymy. Na razie to robimy eksplorację taką, bo totalnie nic nie mogę ogarnąć. Totalnie nic nie jestem w stanie zrobić, nie? I tutaj nie jestem w stanie w ogóle otworzyć tego. Niestety, też żadnych tych toalet na przebranie się nie widzę, więc to też jest dosyć...
nie wiem, no dziwne bym powiedział, nie? I wysiadamy, dobra, może jak wrzucę piłkę, to coś się stanie. Dobra, teraz koszykarz. Michael Jordan! Michael Jordan! Nie wiedziałem, czym rzucić, okej? Skupia się. Będzie rzucał i rzuca i... Nie widzieliście tego? Okej, no właśnie. I rzuca ponownie kolejny... No Wetraf, nie bądź taki. Dobra, walić tą piłkę. Nie mam psychy, psycha siadła, no. Dawaj na tą trampolinę, prawie dobrze. Dawaj wyżej, dawaj, dasz radę, jestem z tobą, żabo, jeszcze raz. Dobra. I pyc! Ojojoj, dobra, tu teraz tylko traf, to nie trafiłaś w to, żabo, kim ty jesteś? Dobra, jest, poleciliśmy i to wysoko, i teraz lecimy tu i... No i nic w sumie. Dobrze pamiętałem, że to jest jak plecak trochę odrzutowy, ale tak trochę tylko, no nie bądź taki, żabo. Rozwaliłem skrzynkę rozwaliłem i piłki dostałem. Dawaj, rozwalił, dawaj. Żabo, czym ty biłaś? Hej, no przed chwilą rozwaliłaś je, o co ci chodzi, żabo, czemu mnie kompromitujesz? Dobrze, mamy piłki, baseball. To jest jakaś wskazówka. Ten ziomek pokazuje tutaj. O tu, w to miejsce. Ale co to oznacza? Nie wiem. Ćwiczymy! Benz! Dobra, bo to rekina się dało jakoś zdać, nie? Ale czemu tu nikogo nie ma? Czy to miasto nie żyje? Naprawdę, żadnych żab tu nie ma, nikt nie ćwiczy. Co się dzieje? Moi kochani, to był pierwszy odcinek z Amazing Froga V3. Zobaczymy, czy będzie więcej. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć, papa. Hej.